twoja reklama w całym regionie. Telewizja IMAF. Oglądaj nas na YouTube oraz na kanale Amazing w twojej sieci kablowej. Tarnów, Dąbrowa Tarnowska, Brzesko, Bochnia oraz okolice. Tylko teraz wiosenna promocja. Skontaktuj się z nami. Tarnowskie Towarzystwo Lekarskie świętowało 145. urodziny. Uroczystości jubileuszowe rozpoczęły się na Starym Cmentarzu od złożenia wieńca na grobie Józefa Starkla, założyciela towarzystwa. Następnie w Bazylice Katedralnej odbyła się msza święta i koncert tarnowskiego chóru Puello Rantes. Obchodom towarzyszyła także konferencja naukowa w Teatrze imienia Ludwika Solskiego. Podczas uroczystości wręczono również odznaczenia i medale pamiątkowe dla najbardziej zasłużonych dla towarzystwa. Pragnę wam pogratulować tego jubileuszu. Pragnę także jeszcze raz popatrzeć z wielką dumą na tych wszystkich, którzy przez te 145 lat tworzyli nasze towarzystwo, którzy wpisali się w życie tylu tysięcy osób przez swoją oddaną posługę, przez niezwykłą kompetencję i przez właśnie tą otwartość interpersonalną na pacjentów. Tarnów po Krakowie to najważniejszy ośrodek medyczny, najważniejszy ośrodek, który od wielu, wielu lat skupia i kompetencje, gromadzi wybitnych lekarzy. W związku z tym towarzystwo, które tutaj się założyło i działa nieprzerwanie do dzisiaj, ma wielki wkład w rozwój medycyny małopolskiej, można powiedzieć również medycyny polskiej, bo tutaj leczyli jedni z najwybitniejszych lekarzy. Tarnowski oddział gromadzi koło siebie ludzi pełnych zapału, lekarzy, którym chce się coś robić, którym chce się chcieć. Misją towarzystwa jest edukacja lekarzy po to, żeby jak najlepiej mogli leczyć swoich pacjentów, ale my również występujemy z innymi inicjatywami, między innymi właśnie z takimi inicjatywami charytatywnymi. To jest dość ścisła współpraca, dlatego że przede wszystkim w sferze naukowej, w sferze merytorycznej, głównie sprowadza się do organizacji konferencji, wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych. Chcemy się wyróżnić jako Tarnów, też jako miasto takie estetyczne, dbające o ludzi i mam nadzieję, że ta wspólna praca właśnie na różnych poziomach i w różnych obszarach do tego się przyczyni, że po prostu no, u nas będzie się naprawdę żyło dobrze i będziemy świecić przykładem. Dodajmy, że Towarzystwo Lekarskie w Tarnowie jest jednym z najstarszych w Polsce. Zalążkiem do jego powstania było kółko lekarskie założone przez Józefa Starkla w 1870 roku.